Zdarłam suknię. Zaczekaj chwilę, muszę to zszyć. Potrafisz szyć? Chyba żartujesz. Zaczaruję igłę. Czy krach nam pomoże? Znał Ciri. Jako dziecko bawiła się z Hjalmarem. No, gotowe. Wygląda jak nowa. W takim razie wracajmy na ucztę. Krahan Krayt pytał o was. Wyszliśmy zaczerpnąć świeżego powietrza. Za chwilę zaczną się zgłaszać kandydaci do korony. Weźcie moje słowa pod rozwagę. Nie ma większego męstwa niż walka z bestią wyklętą przez ludzi i bogów. Nie ma większego czynu niż czyn w służbie bogini. Dziękujemy bardzo za piękne słowa. Wszyscy wezmą je pod rozwagę. A teraz zaczynajmy! Wyprawiliśmy Brana w zaświaty i musimy wybrać jego następcę. Król musi być mądry. Król musi cieszyć się szacunkiem. Król musi mieć jaja! Wśród nas takich nie brakuje. Niech pokażą się ci, którzy sądzą, że są godni tronu Skellige. Syn nie mógł się dzisiaj stawić. Oto jego topór, oto jego wola. Niech wygra z nas najlepszy! Bądź najlepsza. Co jej strzeliło do głowy? Jest twoją córką, czyż nie? Teraz już wiem, dlaczego powiedziała mi, że wypływa na Spikerok. Ech, dzieci. Im starsze, tym więcej z nimi kłopotu. Chodźcie, tym bardziej musimy porozmawiać. Jak to było, Geralt, gdy Ciri trochę podrosła? Mówią, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Nie dało jej się upilnować. Zawsze stawiała na swoim i wszystko robiła po swojemu. Dlaczego pytasz? Bez konkretnego powodu. Jest w wieku Cerys. Ale o moich dzieciach później. Najpierw porozmawiajmy o waszym. Yennefer mówi, że Ciri ma kłopoty i że jej szukacie. Zgadza się. Jeśli potrzebujecie pomocy, złota, okrętów, czegokolwiek, mówcie! Dam wam wszystko. I wiem na pewno, że dziewczyna żyje. Gdy przelana zostaje krew córek Rhiannon, morze szaleje. Pamiętałbym taki sztorm. Według Yennefer, anomalia na Ard Skellig ma związek z Ciri. Tak sądzę. Gdy zbadam to miejsce, będę wiedziała na pewno. Widziałem to wynaturzenie. Druidzi ledwie je opanowali. Wyjaśnij mi, Yennefer, jak Ciri mogła spowodować tak wielką katastrofę? Sama jestem ciekawa.
Jednak dopóki Myszowór przeszkadza mi w badaniach, nie dowiemy się niczego. Nie przejmujcie się nim. Druidzi nie ufają czarodziejom, ale Myszowór ma serce po właściwej stronie. Pewnie nie wie, że szukacie Ciri, co? To nie jego sprawa. Tak myślałem. W każdym razie Ardskellig to moja wyspa i masz pozwolenie na badania. Dziękujemy. Nie ma za co. Kiedyś złożyłem przysięgę i zamierzam jej dotrzymać. Arnwald! Powiedz druidowi, że muszę z nim pomówić. Tam, gdzie zwykle. Mam jeszcze jedną sprawę. Tym razem chodzi o moje dzieci. Pamiętasz Hjalmara? Poprzysiągł zabić olbrzyma z Undvik i jeszcze nie wrócił z wyprawy. A Cerys właśnie oznajmiła mi, że rusza na swoją wyprawę. Ubzdurała sobie, że Udalryk nie jest szalony, lecz przeklęty. Olbrzymy wymarły przed wiekami. Ktoś widział osobnika z Undvik na własne oczy? Dziesiątki uchodźców. Wyspa została spustoszona przez giganta, a niedobitki klanu Tordaroch przyjąłem na Ardskellig. Słyszałam plotkę, że wcześniej na Undvik panowały nienaturalne mrozy. To prawda. W każdym razie Hjalmar uznał, że zabicie giganta i oddanie wyspy ludziom jest czynem godnym króla. Mój syn zebrał sporą drużynę w Nowym Porcie. Mieli przeprawić się na Undvik i przedrzeć się do wsi Urskar. Ale to zabijanie giganta trwa stanowczo za długo, jak na tylu chłopa. Stąd moja prośba, żeby... Chyba warto porozmawiać z bywalcami Nowego Portu. Może wiedzą coś więcej o planach Hjalmara. Chcesz, żebym pomógł Cerys zdjąć klątwę? Nie ma żadnej klątwy. Cerys postanowiła pójść w ślady Hjalmara i dokonać czynu godnego królowej. Po co w takim razie moja pomoc? Bo rozumiem, że chciałeś o nią poprosić. Rzecz w tym, że za grosz nie ufam Udalrykowi. Cerys nie posłucha ani mnie, ani brata. Ale jeśli profesjonalista wytłumaczy jej, że się myli, to może się opamięta. A zatem proszę, wytłumacz jej to i sprowadź ją z powrotem. Dziwi mnie, że sam nie startujesz do wyścigu o koronę. Na pewno zdobyłbyś duże poparcie. Nie przesadzajmy z tym poparciem. Lugos szalony prędzej widziałby na tronie Nilfgaardczyka niż mnie. Poza tym człowiek zawsze powinien wiedzieć, kiedy należy ustąpić miejsca młodszym. Jeśli Hjalmar i Cerys potrzebują pomocy, to im jej udzielę. Dziękuję. Skoro wszyscy podziękowali już wszystkim, zabierajmy się do roboty. Musimy ustalić, czy Ciri nadal jest na Ardskellig. Włożę wygodniejszy strój i spotkamy się na miejscu. Kieruj się na południe. Anomalia, którą musimy zbadać, zniszczyła połać lasu nad brzegiem zatoki. To była udana uczta. Do zobaczenia.
Blady jest. Moja mała Nordur ma jutro urodziny, a ja nie wiem, co jej dać. Ładne mięso. Wolę solidny to. Wiedźminem, prawda? No, ten to wygląda mężnie. Nie to, co ten mój ladaco Sven. Na przyjaciół mamy serce, a dla mnie. Pamiętaj. Nie jesteś z nim w gardzie, znam prawda? Takich jak ty. Czego chcesz? Szukam Hammonda. A po co? Interesy. O tej porze zwykle modli się w kapliczce na wzgórzu. Jak chcesz kupić niewolników, to musisz poczekać, aż skończy. Modli się? Z tego, co mi o nim mówili, nie wynikało, że jest bogobojny. Wszyscy, którzy go znają, wiedzą o tym. Kolejne szpice. Wiecie, co robić. Kogo zabiję? No, ile mam czekać? Ci ochota? Bogowie morza, nigdy nie skąpiłem wam darów. Dajcie mi kolejne zwycięstwo, bym mógł wam złożyć jeszcze jedną ofiarę z łupów. Nie przeszkadzaj sobie.
Czego, kurwa? Ponoć należałeś do Hanzy Taulera. Mów, kurwa, czego chcesz! No dalej, tłumacz się, skurwysynu! Szukam Bertrama Taulera. A coś ty, kurwa, za jeden? Znajomy jednej twojej znajomej. Szukam Taulera i myślę, że możemy się jakoś dogadać. Komuś w Nowigradzie nie wsmak nasze interesy? Pierdolone gildie! Kurwa, na co czekacie? Zajebać go! Możesz jeszcze się poddać. Wyskakuj ze wszystkiego! Dalej, płotka, dalej! Co tak późno? Taulera prawdopodobnie mieszka w Nowigradzie i nie zerwał znajomości z Hammondem. Łączą ich interesy. Po cichu pośredniczył w handlu żywym towarem. Jest właścicielem statku Perła Wybrzeża, który kursuje na Skellige. Dzisiaj nazywa się Roland Troiger.
Oficjalnie jest szanowanym nowigradzkim kupcem i filantropem. Mieszka w rezydencji w Złotym Mieście. A co z Selizę? Nie było przy mnie nikogo, kto mógłby się za nią stawić. W takim razie spotkajmy się pod jego domem. Będę czekał w bramie przy okrągłym placu. Gotowy? Tak. Mam plan, jak dostać się do środka. Jeśli plan nie uwzględnia strażników, to pewnie będziesz chciał go zrewidować. Spokojnie, dopóki sami nie zaczną. Jesteście oczekiwani. Zapraszam. Czujcie się jak u siebie w domu. Wiedźmin. Zgadza się. Pozwólcie, że przedstawię wam moją żonę Letycję oraz dwójkę moich szkrabów. Wiecie, kim jestem. Ja słyszałem o was. Zadawaliście ostatnio dużo pytań na mój temat, a to zawsze zwraca uwagę. Z jakiej szkoły pochodzisz? Ze szkoły Kota. Obawiam się, że nie zostało nas wielu. Wiedźmini nie mogą mieć dzieci. Ale mogą je adoptować. Ewentualnie przyjąć pod swój dach wraz z matką i uznać za swoje. Mój przyjaciel chciałby z tobą porozmawiać. Chłopcy, odprowadźcie Letycję i dzieci. Zostawcie nas samych. Goście chcą ze mną pomówić. Słucham. Rozmawiaj z nim, Geralt, bo mnie trafi szlak i zajebie skurwysyna po pierwszym słowie. Twoja żona wie, kim byłeś? Nie mamy przed sobą tajemnic. Każdego dnia modli się za mnie. I wiecie co? To chyba działa. Kurwa mać. Spokojnie, Lambert. W dniu oświadczyn wyznałem jej wszystko. Tamtego dnia zacząłem nowe życie z czystym kątem. Ładnie się tu urządziłeś. Okazuje się, że mam smykałkę do interesów. Pieniędzy starcza, by utrzymać rodzinę na wysokim poziomie. I na filantropię. Instytucja panny Marabelli nie narzeka na małe datki. Podobnie Miejski Fundusz Wdów i Sierot oraz wiele innych. Pamiętasz jeszcze Aidena? Wiedźmin. Zabójstwo w Elander. Dobrze opłacone, jak mniemam. Pamiętam. Jego i innych. Wszystkiego żałuję. Akurat z Aidenem było inaczej. Wbrew plotkom wcale nie mieliśmy go zabić, ale zostaliśmy do tego zmuszeni, gdy nas zaatakował. Jaka jest twoja wersja tej historii? Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie córki Duke'a. Wziął pieniądze. Zawalił sprawę i wyjechał, gdy dziewczyna zmarła. Łżesz! Nie mieliśmy go zabić. Byliśmy windykatorami. Ponieważ nie miał pieniędzy, zażądaliśmy od niego mieczy. Odmówił. Doszło do awantury. Wien była na stanowisku snajperskim i
puściły jej nerwy. Trafiła Aidena w oko. Potem zaczęła opowiadać własną wersję tej historii, żeby zatuszować blamasz. Wystarczy już tych opowieści. I co teraz? Rzeczywiście zmieniłeś się. Teraz jedyne, na czym mi zależy, to przebaczenie. Uwierzyłeś w te bzdury? Skurwysyny łże jak znów. Zostawmy go, chodź. Odjebało ci? Lambert, to jest jedna z tych sytuacji, kiedy trzeba opanować wkurwienie i zaufać przytomnemu przyjacielowi. Chodź! Kurwa, Geralt! Nie wiem, czy ci to wybaczę. Chodź, powiedziałem. Zawsze będziesz mógł tu wrócić. Dziękuję. Tłumacz się. Nie mam zamiaru. Po prostu uznałem, że Tabler nie zasługuje na to, żeby zamordować go z zimną krwią. Jeśli uważasz inaczej, możesz do niego wrócić. Beze mnie. Najchętniej bym ci przyjebał. Do zobaczenia. Za jakiś czas. Bywaj. Dzisiejsza młodzież to ma w głowie fiu bździu. O!